Jedziemy z Pipą do domu. Zobaczymy teraz, czy to był dobry rozmiar. Nie wiem, czy wiecie, ale po indonezyjsku rura to jest pipa. Wybrałem się do sklepu, kupiłem takie kolanka. Nie wiem, jak to się nazywa po naszemu. Kupuję takie właśnie te. To jest te stare. To jest nowe. Size pasuje. Dobra, poszukam jeszcze. Jakiś wybór tutaj jest w tym sklepie. Poszukam jeszcze. Poszukam jeszcze piłki do metalu, takiej małej. Kleju na razie nie będę kupował, klej kupię dopiero jeżeli będzie coś ciekło. Jeżeli będzie ciekło, to kupię klej i zrobię to na klej. A idę poszukać sobie piłki do metalu. Czy co za nóż znalazłem? Z dodatkami jakimiś. Czego taki nóż jest? Można sobie kupić taki nóż tak sobie tylko? Dobra, szukam piłki do metalu. Internet mi się skończył w telefonie i muszę chodzić i szukać. Tak bym im powiedział, nie? Bym przetłumaczył sobie, jak jest piłka do metalu i bym im powiedział. Chociaż to przetłumaczenie nie zawsze daje radę, bo jest, inaczej jest tutaj na Jawie, inaczej jest na Sumatrze. Także nieraz nie wiedzą. To jest amerykański sklep. Czy to jest samochodów? Samochodów to nie. Tutaj też nie. Tutaj też nie. A tutaj co jest? Są śruby, wkręty, kółka. Kółka do fotela, jak mi się skończą. A, i to są te podnogi takie. Są wieszaczki, numery. Dobra, idę dalej szukać. W poszukiwaniu przygód. Tu są kłódki, lokery. Dobra, jak znajdę, to wam pokażę. Wracam do sklepu, ale nie udało mi się kupić rurki. Patrzcie, tutaj rurki są. Rurki. To jest ten parczek, co wam mówiłem kiedyś. Tam jest na którymś z filmików. Dwa razy już. Tu budują fontanny. I tam są takie rurki, co potrzebuję. W sklepie nie było. Będę musiał gdzieś kołować. Zabraknie mi pół metra rurek. Pół metra rurki mi zabraknie. Ojej. No ale cóż zrobić. Dobra, idę do domu składać układankę. Fajnie cieplutko. Patrzcie, ile rurek. Takie rurki potrzebuję, a później będę musiał zakosić im ten piasek, żeby to zapchać. Albo będę myślał, żeby zrobić tam taką wkładaną, taką zakrywkę jakąś wkładaną. Z plastiku zrobię, po prostu w razie czego, żeby można było wyciągnąć to i zrobić, poprawić. Nie zamurowywać tego, bo to bez sensu. Zawsze takie okienko tam musi mieć. Teraz popatrzcie, ten wieżowiec miał ponad metr wychyłu w jedną i w drugą stronę przy tym trzęsieniu ziemi, co było. To jest niby nic, bo mówią, że przy dużych wiatrach taki wychył się osiąga, ale to było 6,3 Richtera, a powyżej 7,5 takie wieżowce zaczynają padać, jak są w jakieś... Jakaś usterka gdzieś była, czy jest nadwyrężony, to powyżej 7 Richtera już zaczynają padać takie wieżowce. Oby się to już nie zdarzyło. Dobra, to nic przyjemnego nie jest. Tam się nowy buduje. Nowy się buduje, wygląda jak stary, nie? I najdziwniejsze, że na tej budowie stale ktoś coś grzebie. Tam zawsze dwóch, trzech ludzi chodzi i coś robi. Wygląda, jakby się nic nie działo, nie? Po indonezyjsku. Nie, po azjatycku, nie mają czas.
Dobra, idę, bo się warzywa, owoce rozpuszczą. Wziąłem sobie mrożone do mojej sałatki. Zabawki kupione, piłę musiałem kupić specjalnie, żeby obciąć tą rurkę. Zamiast kleju kupiłem taką taśmę uszczelniającą na krany, tutaj tak można widzieć, można zauważyć, bo nie jestem zwolennikiem spinania rur na maksa. Tam w tych rurkach nie będzie wysokiego ciśnienia, praktycznie żadnego, to będzie tylko grawitacyjnie woda spływała, to prawdopodobnie nie będę musiał tego kleić, cudować i robić nierozbieralnego. Lubię rzeczy, które można rozebrać. Jakkolwiek to brzmi, to tak jest. No i to mam tą rurę. Ta rura niestety, ale ona będzie... Nie wystarczy mi na całość. A nie mogłem w sklepie kupić, niestety nie było. Ta mi na całość ta rurka mi nie starczy. Zabraknie mi dosłownie jakieś parę centymetrów. Parę centymetrów będę musiał coś dokombinowywać. No ale tak jest. Kto nie kombinuje, ten nie jedzie, nie? Dobra, biorę się do roboty. Nie ma co czekać. A moja roślinka. Ładnie rośnie, nie? No i o to chodzi. Zaczęło się. Robimy składankę. Zrobiłem taki łączniczek. No nie, ta rura jest niepasująca. To jak ja to kupiłem? Patrzcie, ta rura jest za mała. Niemożliwe, jak to wyszło? Ta rura pasuje. Ja myślałem, że ta będzie taka sama. Ale niestety ta jest cieńsza. Źle sprawdziłem i jest cieńsza i niestety robota do niczego. A mniejszych tych nie widziałem kolanek. Muszę skołować większą średnicę rury. Po robocie. No niestety. No i widzicie, stało się, nie? Myślałem, że to jest taka sama rura i okazało się, że to jest 3/4, a to jest 2. I ja nie mogę. I teraz już w sklepie tego nie oddam, nie? Muszę iść do sklepu i znaleźć mniejsze kolanka. Jak nie znajdę mniejszych kolanek, no to trudno. No nic, idę do sklepu, no nie ma co dewagować. Plan jest, działania jest taki, jako że nie znalazłem, byłem drugi raz w sklepie i nie znalazłem takich kolanek, co potrzebuję, rozmiary 2 mm, 20 mm, są tylko 3/4. Idę zobaczyć do tego sklepu, takiego budowlanego. Może to nie jest sklep budowlany, zobaczymy. Może tam chłopaki coś znajdą. Oczywiście mnie wykasują, nie? Bo to mnie wykasują, bo to nie znam się na cenach. Dobra, nie zakładam z góry, że się nie uda, nie? Zobaczymy, może akurat się coś uda załatwić. Dobra, na razie tyle i zobaczymy się może przy sklepie. Jest 12, akurat się trochę źle wybrałem o 12. Jest gorąco jak w piekle dzisiaj. Co z tego będzie, chłopaki? Przyszedłem tutaj i widzicie, i to było to, co ja mam. To jest do prądu, to jest 20 mm, to jest rurka prądowa. A4... No,
3/4 to jest ta rurka, którą mamy. To jest taki fajny sklepik, przyszedłem do chłopaków, od razu na oko mi przycięli, patrzę co jeszcze będę potrzebował w razie co. Można było zrobić z tamtej rurki, ale w nosie jak mam się szarpać, a tam już kupiłem sobie te. O, tutaj można kupić sobie różne te. Co? Tutaj można kupić liny, można kupić sobie. Można kupić sobie różnego rodzaju kafelki, wykończeniówka kafelkowa, węże, druty. Druty, pręty zbrojeniowe, rury, płyty, zlewy, czyli wszystko co potrzeba. Chłopaki mi uratowali życie, ktoś przyjechali budowlańcy po suporek, piasek z cementem, już gotowy. Będę musiał z ulicy jakieś ukryć. Moje rurki gotowe. Pędzę. Makasi! Dobra, pędzę budować. No, jedziemy z Pipą do domu. Zobaczymy teraz, czy to był dobry rozmiar. Nie wiem, czy wiecie, ale po indonezyjsku rura to jest pipa. Wszedłem do sklepu i się drę. Jest pipa! A on mi, pipa jest, pipa jest, pipa jest, pipa. Jaka pipa? Ja, bo oni nie mówią po angielsku, tak? To trzeba tak trochę pokazywać. Dobra, pipa kupiona, idziemy przymierzyć. Idziemy z pipą mierzyć. To już przybiegłem na balkon po części przymierzyć. Nie wiem ile razy jeszcze będę kupował. Pasuje. O, jaka ulga, że pasuje. Dobra, przebieram się i zaczynam się bawić. Widzicie? Tamta pipa to jest pipa do kabli prądowych i dlatego ona mi tutaj do niczego nie pasowała. I teraz zrobimy porządną pipę założymy, gdzie porządny odpływ i nie będzie tego syfu na balkonie. Dobra. Za dużo gadam, za mało robię. To zobaczę z kolejki. Pipa kupiona. Zabieramy się za robotę. Zobaczymy długość tak na oko. Kazałem obciąć. Zobaczymy, czy wyjdzie mi na oko to obcięcie, czy nie, bo na oko to nie za bardzo wychodzi. Dobra, zabieram się za robotę i do zobaczenia wkrótce. Karta mi się skończyła w tym, ale wyjście wygląda tak. Widzicie? Teraz mam dociętą rurkę. Założę ją tak. Tam przyjdzie następne kolanko. Założę długo. Zobaczymy jak będzie pracowało. Zobaczymy jak wyjdzie, bo to na oko trochę. Kazałem obciąć tą rurę, ale jest tam dobre myśli. Dobra, bierzemy się dalej za robotę. Robota zrobiona. Wygląda tak. Tam zapomniałem jeszcze jednym kolanku. A tam już jest kolanko, jest mało istotne tam na tej końcówce. Zobaczymy, zostawię to na razie. Nie będę tego zabezpieczał, nie będę nic cudował. Bo w razie jakby coś nie działało albo woda nie odpływała tak jak ma, to zawsze mogę coś tutaj zrobić, tak? No, na razie instalacja wygląda tak i jeżeli będzie wszystko dobrze, będę widział, że woda pływa, wtedy ustalę taki poziom i zrobię jej tutaj jakieś takie podpórki jakoś, bo tak po ichniemu. Podkładam kamyczki i sobie na kamyczkach nie sobie stoi. Nie? No i o taką rurkę chodziło, żeby było sucho na balkonie, bo jakieś robale się lękną podobno jak są na balkonie takie. No i to co widzicie, tą ściana cała, nie? Ta cała ściana się zaczęła zielenić, to cement to przecież pije, nie? Dobra. To na razie jedna część dnia jest zakończona. Prawdopodobnie
pójdę sobie jeszcze trochę na bieżnię pochodzić. Kwiatek rośnie. Zapomniałem podstawki pod ten kwiat gdzieś kupić. Dobra, na razie tyle. Do zobaczenia wkrótce z basenu. Byłem chwilę na Atlasie. Bieżnia dzisiaj jest zajęta. Tu popływałem trochę. Trochę ładnie popływałem, bo aż mi mięśnie drżą, no to parę rundek zrobiłem wzdłuż basenu. Burza idzie gdzieś tam za mną, zobaczcie, się dzieje. Takie chmurki się robią. A teraz się rozjaśnia, teraz się przyciemnia. Automatyk. Taki automatyk. Robotę na dzisiaj wykonałem. Obiad jest zrobiony. Wszystko jest. Filmik wyrenderowałem. Jutro zrobię jakiś filmik jeszcze. Następny. Także będę się zbijał do domu. Może coś ciekawego jeszcze będzie się dzisiaj wydarzy. W sumie dopiero jest druga godzina, to jeszcze mam czas, żeby zrobić jakieś inne filmiki. Basenik wygląda tak, ja wyglądam tak. Upał tutaj. Upał jest. 30 stopni. Dobra, nie będę wam przedłużał. Balkon dzisiaj zrobiony, będziemy testowali, zobaczymy, jak nie będzie ani kropli wody, to trzeba będzie jakieś podpórki tam pomyśleć, zrobić. Jeżeli nie, to zostawię tak jak jest, zostawię po azjatycku, czyli na sznurku. Mój szef zawsze powtarzał, że prowizorka najlepiej trzyma. Także nie mam o nim co się pępić, latać, szukać i robić. Jak będzie działało, to będzie działało tak jak jest. Dobra, idę się przybierać i idę do domu. Zrobić może jakiś filmik. Na razie tyle i hejka do wieczorka. No, tutaj macie widok na basen. To z basenu mamy, przychodzisz tutaj do salonu i masz przebieralnię. Możesz się przebrać, możesz zrobić, możesz prysznic sobie wziąć. No, jakbyś chciał, to możesz sobie wziąć prysznic. Nie wiem, szamponu, tak bym sobie wziął prysznic. No właśnie, pomyślałem. Nie musiał w domu brać. Ale nie wiadomo, co za grzyby tutaj są. Wolę te w domu grzyby domowe. Dobra, to wam chciałem pokazać. Tyle. Do zobaczenia. No, jak możecie zobaczyć i usłyszeć, dzisiejszy dzień dobiega końca. Udało nam się znaleźć w końcu jakąś telewizję satelitarną. Znaczy, to nie jest satelitarna, to jest telewizja kablowa. Znaczy nie, no jak to powiedzieć, internetową telewizję. Udało nam się poszukać i będziemy oglądali to, co ona nam... No i już się skończyło. I teraz trzeba iść zapłacić, tak? No i teraz, widzicie, teraz na żywo. I teraz... A, będę to pay. No. I teraz trzeba zapłacić. Pokazali nam kawałek meczu i już żeśmy się ucieszyli, że sobie będziemy mogli mecze oglądać. A tu patrzcie, na żywo, to nie była ściema. Na żywo wyskoczyło, że musimy zapłacić. No, na szczęście, no trochę jest drogo. No zobaczymy zaraz, czy uda nam się to ogarnąć. Ale jojki, nie? 745. Teraz kombinujemy. Przesyłamy pieniądze z telefonu na telefon. Zelo przesyła pieniądze na mój telefon, bo nie możemy zmienić numeru telefonu, bo jest zrobione na mój, automatycznie mój pobrało numer telefonu, a ja nie mam tyle kasy i teraz musimy przesłać kasę na mój telefon, żebym mógł zapłacić przez telefon za miesiąc, znaczy za cały mundial. Oglądania i wybrane mecze, no ja sobie nie mogę wybrać mecze, no niestety. Chociaż jeszcze będę sprawdzał. Send it? Yes. Dobra, patrzymy, co się będzie dało dalej.
teraz okazało się nagle, że można użyć tamtego numeru. No. Hey. Baby, okej. Okay. Zero dotknęła jak w bankomacie. Myśli, że może tego. Dobra, jedziemy dalej. Sending. What is numer Ponsel Anda? What is the numer Ponsel? My phone number. A, numer telefonu. Ponsel Anda. A, i później jest kod weryfikacyjny, mają przyszło mi trzeba wpisać kod weryfikacyjny. No, widzicie? Okej. This one? Ah, yes. So I have a kod weryfikacji. Weryfikacji kod. Via SMS. I teraz trzeba wpisać ten kod. I będzie. Takie są jaja, nie? Don't shoot it. No, wreszcie jest skupione. Zajęło nam to 45 minut. Kupiliśmy raz. Okazało się, że do tego jeszcze jest dołączony podatek. Później trzeba dokupić jakiś voucher. Po dokupieniu voucheru trzeba czekać na jakieś kody. Jak poczekaliśmy na jakieś kody, okazało się, że jeszcze trzeba dopłacić. Także wyszło nas to dwa razy tyle, po prostu po odliczeniu jakichś voucherów, kodów, jakichś innych pierdół, co musieliśmy zapłacić, to wyszło nam niestety wiele więcej, jak było napisane, ale można sobie pooglądać. Dobra, zaczynamy mecz. Niedługo się zaczyna. To wtedy do jutra. Dzień dobry, witam was z dnia kolejnego. Tam widać rurę, tam widać pipę. Sucho. Sucho jak nigdy. Podniesiemy teraz i zobaczymy, czy woda będzie się wylewała. No, było trochę wody w rurze. Nie ma wody w rurach. Z tego co tam patrzę, nie ma wody w rurze. Czyli woda cała zleciała. Czyli pipa działa. Kwiatek, tak wygląda. Roślinka. Czyli wszystko zrobione. Patrzcie, jaki korek od samego rana. Dobra, nie przedłużam, idę wam skręcę ten filmik. Do zobaczenia w następnych przygodach.